że Alan ma pojedynek z dwoma dzieciakami, więc uważam, że będą padać jak muchy, ale to tylko moje zdanie. No zobaczymy, jak sprzeda się ten jest pojedynek. Jest awantura, awantura! Jeden leży. Biedny. Razie. I ruszył ostro Alan, dzieciaki stoją. Hybrydowe zasady, ale... Jeden biednego drugiego, ale tutaj przypominam ci w parterze. Dynamiczny to latające kolano! Po lekkim knockdownie. Nie wiedzą, na co się pisali, tak mi się wydaje. No zobaczymy, czy Alanowi starczy sił. Tutaj kolano, kolejne kolano. No, ale jest awantura. Tutaj próbują odciągać Alana od tyłu. Ależ tu się dzieje. Ale Alan tutaj punktuje, trafia cały czas wygrywali. Jednak stoją, oboje stoją. Pojedynek trwa dalej. A do końca rundy zostały 2 minuty. No, całe 2 minuty to jest bardzo długo. Zobacz, co wydarzyło się w ciągu całej tej minuty. Jeden z tych młodych chłopaków, sorry, ale nie mogę z nich rozruszyć. Chyba Lasik pochyla się tak nisko, że nic nie widzi. Nie widzi, kiedy czas teraz zabiera. Lasik leży. Lasik z torbie. Pozwalają im obu przyjąć pozycję. Oj, próba latającego kolana ze strony. Jednego z nich, teraz obaj są liczeni. Liczeni. Na pokazanie charakteru. O, ale kupnięcie to było prawie, prawie przy parterze. O, proszę. Próba latającego frontkika ze strony Pazika. Rafał Pazik. A tutaj Kuba Lasik. Patrz, teraz Lasik się przewrócił, zanim Alan go uderzył. Teraz kto pierwszy zdecyduje się na atak? Ale kopnięcie w głowę, Lasik leży nieprzytomny, widać, że nie wie, co się dzieje, jest liczony. Tymczasem Alan oprawia drugiego młodocianego rywala. Jeśli będą... Koniec, koniec chyba, czy koniec rundy? Kontra Alan Kwieciński. Alan wjeżdża ostro, no i pada, koniec, kopnięcie na wątrobę, myślę, pierwsze kończy. Pierwsze liczenie, czy on się podniesie? Pierwsze liczenie, ma jeszcze szansę ten chłopak. Ale ponawia swoją akcję, wpada jak tornado. No teraz Alan może wybrać kończącą technikę. Brawa za charakter. Przyjął. Rafał Pazik ponawia walkę. No ma moje wielkie uznanie, że teraz wstał. Chce walczyć dalej, ale trzeci raz to samo. I to będzie koniec. Trzy liczenia w rundzie kończą pojedynek. Nie ma możliwości, żeby Rafał Pazik wrócił do walki. Poza tym to będzie szkodliwe dla jego zdrowia.